Niedostatek miejsca w warszawskim szpitalu dziecięcym zrodził konieczność dobudowy nowego skrzydła. Największym wyzwaniem okazała się lokalizacja placówki w gęstej, historycznej zabudowie Śródmieścia. Postanowiliśmy ograniczyć ilość użytych materiałów elewacyjnych do w zasadzie niezbędnego minimum. Postanowiliśmy ograniczyć detal architektoniczny i wyraz bryły, tak aby nowy budynek nie konkurował w żaden sposób z istniejącymi już w tym miejscu obiektami. Podstawowym materiałem elewacyjnym jest wapień, 7-centymetrowa płyta wapienna. Efekt ciągłości fali, z którym mamy do czynienia na elewacji, był bardzo trudny do osiągnięcia. Nie było możliwe wykonanie prefabrykowanych, wcześniej przygotowanych płyt, które jeden do jednego zostałyby zawieszone na elewacji. Praktycznie każda z kilkuset użytych płyt wapiennych była docinana na miejscu i pasowana tak, aby właśnie ciągłość i rytm frezowania został zachowany. Można odnieść wrażenie, że najpierw została wykonana elewacja właśnie dzięki zastosowaniu ciągłości płyt, a dopiero później zostały w niej wycięte okna, co zresztą widać obserwując detal zwieńczenia i glifów okiennych, gdzie można powiedzieć w przypadkowy sposób kończy się jedna płyta, zaczyna kolejna, właśnie dając ten efekt wycięcia okien już po wykonaniu elewacji. To, co przez długi czas spędzało nam sen z powiek, to martwy do niedawna narożnik u zbiegu ulicy Kopernika i Świętokrzyskiej. Za przyzwoleniem dyrekcji szpitala postanowiliśmy tę przestrzeń oddać miastu, wciągnąć ją do strefy publicznej. Stworzyliśmy w tym miejscu niewielki skwer. Do dyspozycji mieliśmy około 400 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, co w zetknięciu z tak złożoną funkcją, jaką jest funkcja obiektu szpitalnego, no, stanowiło nie lada wyzwanie. Przy budynku szpitalnym nie ma miejsca na kompromisy. Cały ciąg technologiczny, który jest tutaj sprawą nadrzędną, narzuca nam pewne rozwiązania i pacjent musi się w tych wnętrzach czuć komfortowo i przede wszystkim nie może zostać narażony na szwank jego bezpieczeństwa. Nowy budynek szpitalny miał powstać jako w zasadzie uzupełnienie istniejącej już zabudowy i kompleksu szpitalnego. W efekcie stał się sercem tego miejsca i całego założenia, ponieważ mieści w sobie funkcje tak istotne jak izba przyjęć, blok operacyjny, zakład diagnostyki obrazowej. Z racji bardzo ograniczonego miejsca zdecydowaliśmy się na usytuowanie bloku operacyjnego pod ziemią. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że dokładnie pod placem, pod dziedzińcem znajduje się jedna z dwóch sal operacyjnych. Cała infrastruktura techniczna szpitala, która znajdowała się niegdyś właśnie za murem, została w tej chwili ukryta w podporze, betonowej podporze. Schowaliśmy tam agregat prądotwórczy, sprężarki gazów medycznych. Chcieliśmy również jednocześnie podkreślić w subtelny sposób, że mamy do czynienia ze szpitalem dziecięcym i w jaki sposób uhonorować małych pacjentów. Postanowiliśmy stworzyć trwałą galerię rysunków małych pacjentów szpitala i poprosiliśmy małych pacjentów o narysowanie tego, co tylko przyjdzie im do głowy, nie narzucając ani tematyki, ani motywu. Dzieci świetnie się spisały i wywiązały z powierzonego im zadania. Dzięki temu powstały rysunki
mamy Kuba, stworzył szczura. Ola, miś. Mały Jaś, któremu bardzo zależało, aby jego anioł mógł się znaleźć na elewacji budynku, powiedział, że chciałby, żeby ten anioł był opiekunem wszystkich dzieci, wszystkich pacjentów tego szpitala.